Zapraszam do debaty na temat finansowania telewizji lokalnych. W środę 5 lipca w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej zainicjowany został projekt pod hasłem Ratujmy telewizje lokalne. Do Warszawy z całej Polski przyjechało kilkudziesięciu przedstawicieli lokalnych operatorów, aby wspólnie dyskutować na temat roli telewizji lokalnych w debacie publicznej. Jesteśmy w Senacie i spotykamy się z czymś, co jest piękne. Że politycy dotrzymują słowa, bo otrzymaliśmy takie słowo wcześniej w Toruniu, a jeszcze wcześniej tu w Sejmie, kiedy w marcu byliśmy w sprawie ustawy Lex Pilot. I wspaniale. I tak trzeba iść dalej za ciosem, czyli muszą się wydarzyć kolejne działania i trzeba doprowadzić do napisania ustawy albo nowelizacji ustawy i przypilnować tego, żeby telewizje lokalne wróciły na rynek mediowy jako pełnoprawny gracz. No, wsparcie jest potrzebne i po to jest ta konferencja. Ta konferencja jest przedłużeniem tego, co było w tak zwanym wysłuchaniu publicznym 6 marca. Tego roku, kiedy walczyliśmy z ustawą Lex Pilot. I tam żeśmy wygrali i uznaliśmy, że trzeba jechać dalej i wygrać następne, czyli zmienić prawo w zakresie wykorzystania tych telewizji lokalnych, bo je wykorzystujemy, ale i żeby one miały z tego pożytek, żeby miały trwałe środki finansowe, które pozwolą działać im na rynku mediów. Cieszę się bardzo, że już dzisiaj nie musimy z kimś walczyć, tak jak robiliśmy to jeszcze pół roku temu, że dziś rozmawiamy o przyszłości telewizji lokalnych. I myślę, że jest taka zgoda polityczna, bo widziałem na sali nie tylko polityków Koalicji Obywatelskiej, ale również innych klubów parlamentarnych, że trzeba tak naprawdę znaleźć dobry model finansowania i pomocy mediom lokalnym, a szczególnie telewizjom lokalnym, bo one są najdroższe w utrzymaniu, ale też pełnią najważniejszą rolę. Trudno sobie wyobrazić rozwój samorządności, a więc także lokalnej społeczności, bez przepływu, takiego wolnego przepływu informacji. Dzisiaj w Polsce już coraz mniej jest narzędzi, bym tak powiedział, do wolnego przepływu. Mam tu na myśli chociażby wykupywanie przez rząd, poprzez spółki Skarbu Państwa, prasy lokalnej. No jeszcze na tym placu boju o demokrację, o wolność słowa, o wolny przekaz informacji, no pozostały lokalne telewizje. I o tym dzisiaj rozmawiamy, jak można byłoby poprawić prawo, a także w tym zakresie finansowanie telewizji lokalnych, aby one nadal pozostały niezależne, wolne, ale zarazem pełniąc także misję publiczną, miały z czego się utrzymać i realizować te zadania. Telewizje lokalne mocno się zaangażowały w projekt Lex Pilot. I wtedy wszyscy zobaczyli, że te telewizje lokalne są ogromne. Mają ogromne zasięgi, ogromną moc, a zatem nie wolno ich lekceważyć. Po drugie, udało nam się wszystkim o tym porozmawiać, bo to jest istotne. To znaczy wszyscy mówimy, że trzeba zapewnić finansowanie, ale nic nie robimy. Po raz pierwszy teraz uruchomiliśmy taką wspólną akcję wszystkich telewizji lokalnych. Ratujmy telewizje lokalne. To jest ważny element, ponieważ chcemy dyskutować z politykami, ekspertami medialnymi, z wami, z telewizjami lokalnymi. Bez takiego porozumienia nic nie zrobimy. Z tego powodu mnie się wydaje, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby uzyskać jakieś finansowanie. To nie jest łatwa zmiana w ogóle, oczywiście, że tak. To jest bardzo duża zmiana także w myśleniu, no bo dotychczas finansowało się wyłącznie podmioty mediów publicznych, czyli spółki radiofonii i telewizji publicznej. Natomiast przejście na takie myślenie, że trzeba także finansować przedsięwzięcia, które służą jakoś realizacji takiej misji publicznej, także w innych stacjach, no myślę, że ono dojrzewa już od dłuższego czasu, także ja mam nadzieję, że to w końcu się pojawi, tak jak się pojawiło w innych krajach. Media lokalne, zostało to powiedziane już tutaj wielokrotnie, zajmują się sprawami, które dotykają ludzi tu i teraz. Zajmujemy się na przykład tym, że gdzieś na ulicy w mieście powiatowym wycinane są bezprawnie drzewa. Zajmujemy się tym, że osoby niepełnosprawne na skutek barier architektonicznych mają problemy z tym, żeby się poruszać. Często mieszkańcy regionu nie dzwonią, czy nie piszą do służb, nie piszą do urzędów, czy do instytucji. Oni zgłaszają problem nam. Wniosek z tego jest jeden, ufają nam. Drugi wniosek, my jesteśmy im po prostu potrzebni.
Proszę zauważyć, że w mediach ogólnopolskich nie zobaczą Państwo tego, co my pokazujemy. My pokazujemy złote gody naszych rodziców, naszych dziadków, pokazujemy nasze dzieci, które występują w przedszkolu, pokazujemy sukcesy lokalnych sportowców, tych wszystkich, którzy uczą się śpiewać, tańczyć i pokazują się na scenach naszych małych ojczyznach. Wszyscy sobie też zdają sprawę, ci, którzy się znają na tym, że rynek lokalny jest płytki, a telewizja to jest droga zabawka, prawda? Więc utrzymanie takiej działalności wyłącznie z rynku tego lokalnego jest trudne i stąd jest tak mało, a właściwie prawie ich wcale nie ma, na przykład stacji nadających naziemnie, prawda? Bo to jest wejście w dużo większe koszty. Więc jeżeli jednak chcielibyśmy rozwijać takie media, no nie chcę powiedzieć obywatelskie, ale takie, które rzeczywiście realizują pewne zadania integrowania społeczności lokalnych, jakiejś takiej debaty lokalnej, no to trzeba się zdecydować także na to, żeby wspomóc ich działalność. Moim zdaniem w Sejmie, w Senacie, w przyszłym parlamencie będziemy musieli pomyśleć, także biorąc pod uwagę, jak w innych krajach, a w większości jednak innych krajów są metody, instrumenty wspierania lokalnej telewizji, rozwiązuje się ten problem. No i albo wybrać jedno z rozwiązań, albo jakoś hybrydowo ująć kilka wariantów, tworząc przede wszystkim rozwiązanie, które będzie spełniało jeden cel i ideę. Ideę niepodważania wolności, suwerenności, samodzielności, samorządności telewizji lokalnej, a cel dofinansowanie tej misji publicznej, którą dzisiaj realizuje się praktycznie za swoje pieniądze i często z kosztem w ogóle dla firmy. Koncepcji jest wiele. Tak, rozmawiamy o nich. A powiem o moim prywatnym marzeniu, żeby to było finansowanie stałe, aby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która w tym momencie decyduje o tym, zapewniła finansowanie stałe wszystkim telewizjom lokalnym. Jako stałe rozumiem, że przez cały rok i nie tylko jeden. Sama formuła myślę, że jest do wypracowania. Jestem przeciwny zdecydowanie takim pojedynczym działaniom, które zapewnią tylko wybranym telewizjom finansowanie. Sens działania naszego jest wtedy, jeśli będziemy razem budować to społeczeństwo obywatelskie i dlatego prosimy o to dofinansowanie, ponieważ realizujemy misję publiczną i jest to według mnie uzasadnione, aby o takie działania w związku z tym występować. My spotykamy się dlatego, żeby pogadać, co możemy zrobić. Dzisiaj myślę, że przygotujemy jakieś propozycje, a na początku kadencji po prostu przelejemy je na papier i zrobimy z nich ustawy. Jak zobaczyliśmy się nawzajem wspólnie, poczuliśmy tę moc i tej mocy już nie odpuścimy. Będziemy szli wspólnie, ale robiąc to, co robimy do tej pory, z uśmiechem, z radością, z szacunkiem do każdego, kogo stawiamy przed kamerą, do każdego, z kim rozmawiamy, w ogóle do każdego człowieka. No bo my szanujemy ludzi. Zakończona debata zaowocowała wieloma pomysłami, które już niebawem będą opracowywane w gronie specjalistów w dziedzinie mediów lokalnych tak, aby w przyszłości móc wspierać lokalne telewizje.